Cześć, dzień dobry. Co to dzisiaj mamy? Piątek. No. Piątek. Piątunia. Zaczynacie od koktajlu? Nie, bo ja idę z panią z całą grupą na grzyby. To jest pomysł. Tak pani powiedziała? Ale to chyba nie dzisiaj. Nie. Dobra. Co pijecie? Co tam macie w tych szklanach? A za dwa dni mamy. Co masz? Za dwa dni. To po weekendzie by było. Wypiłeś wszystko, Władzio? Tak? Dobre było? O, a co to za dobry humorek, Larusia? Poczekaj, Władek, trzeba wytrzeć dzioba. Uwaga, zejdźcie z drogi. Zejdźcie, dziewczyno. Klara, cofnij się. Trzymajcie. To pa, pa. Pa, Władziunio. Pa, pa, misio. Pa, pa, Maisi. Pa. Dobra, uwaga. A my idziemy do siebie, tak? Szkoła i przedszkole, okej. Okay. Pierwszy raz od 1 września idziemy na luzie. Jest za 15, 8, czy tam za... No, za 15 teraz. Wyszliśmy z domu za 20 i nie biegniemy, tylko idziemy sobie na lajcie. Więc jednak warto było wstać o 6, wypić na luzie kawkę, a nawet dwie. przygotować dzieciaki, siebie. Zaczynam wchodzić w dobry rytm. Przebraliśmy się i idziemy z Pawełkiem na rower, tak jak się umawialiśmy wcześniej. Idę jeszcze wcześniej nakarmić ugryzia i zaraz się zbieramy. Tutaj już nie widzę na razie. No nie widzę, przyprowadził mi Paweł rower. Jest i rower. Mam nadzieję, że na tym będzie mi się jechało trochę lepiej niż wczoraj na Pawła rowerze. No na pewno, bo już widzę, że ma ramę lepszą. No wygląda pięknie. Idę tego małego wariata puścić, a właściwie to bardziej nakarmić niż puścić. I lecimy. Cześć, kochanie. Cześć. Co to jest? Co? Co to jest? Kompresor. A co ma być? To jedziemy. Dzisiaj przeciwną stronę niż wczoraj. Paweł wymyślił jakąś trasę. Zobaczymy, w jak bardzo złym stanie będę po powrocie. Zaczynamy rowerową wycieczkę. Barbara na rowerze teściowej. Mamuni. Dobra prezencja. Nie tylko roweru. No i dojeżdżamy do 12. Musimy się przeprawić. Najlepiej oboje. Łogiń. Jeszcze raz się udało. I wjeżdżamy na szuter. Jak tam Gawrońska? Dobrze, panie Bobrze. Łogiń! No i jesteśmy pod Radomką. Zryte tu motorami. Jakieś dzikusy jeździły. Kładami też widać łobuzy. Wow! Nie, no fajnie! Czekaj, bo twój tata dzwoni, to się muszę na chwilę wyłączyć. Ale żeś to wymyślił. Sama chciałaś. Łogiń! Jedziemy dalej i są kunie. A jeszcze dalej może będą kozy. A po drodze może ził. Zgubiłam gdzieś Pawła. Nie wiem, może rozmawiał przez telefon, nie zauważyłam, że się zatrzymał. Ale psy, słyszę, zaczynają szczekać, więc pewnie jest blisko.
Są kuski. Jest pan cap. Spienio, agresor. Oj, oj, oj. Żyjesz? Żyję. Nawet całkiem dobrze. Fiu, fiu, fiu. Ale zarosło wszystko od ostatniego razu, jak tu byłam. No. Ledwo tą chałupę widać. No, trzeba się znowu ten uśmiechnąć do Wojtka Mireckiego, albo trzeba sobie ciągnik kupić wreszcie i no. I przyczepkę do wywożenia. Skarbów. Skarbów. No dobra, idziemy nad rzekę, nie? No. Szkoda, że nie mamy czegoś dobrego do picia. No. No choćby wody gazowanej. Wódki albo wódki z kawą. Albo wódki z tonikiem. Ale zarosło. W domu? No, na pewno. Mamy na pewno. No mamy, bo kiedyś już wchodziłam, a was nie było. Jadą? Jadą. Ja myślałam, że wy już wyjechaliście. Jutro. Ale to, no dobra, to będę dzwonić w razie czego. Nie, no to jutro, tak? Dzisiaj nie ma sensu. Jesteśmy w sadzie. Czasem zapominamy o tym, że mamy sad, nie, ojciec? Jabłuszka zajebiste, ekologiczne, nieduże, tak. Nie takie nieregularne kształty mają. Nie takie piękne właśnie, tylko z robakami. Nigdy czasami. Nikt ich nie ukradnie. Nikt ich nie ukradnie. Idziemy sobie je obejrzeć, ale właśnie jak tutaj szliśmy, tam z drugiej strony widzieliśmy tą ilość jabłek tutaj na drzewach, to sobie pomyślałam, że taka szarlotka byłaby zacna, nie? Jabłek, no. Albo jakiś mus dla dzieciaków z cynamonem. No. Tylko wiesz co? Dawno nikt nie kosił. No dobra, ale jabłka są. Zobaczcie, ile ich jest. Widzicie to? Paweł rozpoczął degustację. Może zajebiste. Serio? Mhm. Ale słodkie? Mhm. Ło. Ło. Pu. Daj spróbować. Naprawdę pycha. Co? Mamy inną definicję słodkości, ale rzeczywiście niezłe. To co, bierzemy? Bo plecak mam. Właśnie sobie przypomniałam, że parę sztuk możemy zabrać. Ale jest tego dobra tutaj trochę. Paweł chodzi i szuka najsłodszej jabłonki. I co zrzuci jakieś, to zgniłe. Ale te jasne tutaj, to wcale nie są zgniłe. Tylko te czerwone tutaj, takie ładniutkie się patrzyły na nas i wszystkie były pognite. No ale widzisz, nie przyjechaliśmy, nie zrywaliśmy i takie są skutki. I tu się piękny teren zrobi, nie? Już jest piękny teren. Ale skosić wypada, rzeczywiście. Tylko nie ma czym. Ale kwestia czasu chyba. Co, Pawciu? To będzie dobra jesień. Będzie. Robotna taka. I chyt na topornie teraz. Kawusia? Kawusia, no oby tam było gdzie kupić. Dojechaliśmy. Nie i czuję. Zasłużyliśmy teraz, żeby się nażreć. Spokojnie nażreć. No właśnie, ale ja nie czuję karku. Jak świnie. Pokorek. Właśnie, idziemy sobie zrobić jedzenie, bo ja też jestem bardzo głodna. I kawkę, nie? Licia, tęskniłaś? Nie. Nie. A ten wariat tam czeka. No to słuchajcie, wróciliśmy z tych rowerów, zajęliśmy się przygotowaniem obiadu, jakiegoś tam, jakimś ogarnianiem domu. Teraz Paweł się wziął za koszenie, ja się przebrałam, ogarnęłam. Idę po dziewczynki, bo Władka pewnie później Paweł przyjedzie. Myśleliśmy, że przyjadą moi rodzice wcześniej, a teraz nie wiadomo, czy w ogóle przyjadą, jak się okazuje. I w związku z tym, no nie wiem jeszcze, jak do końca sobie zaplanować dzisiejszy wieczór i jutrzejsze przedpołudnie, bo jakieś tam pomysły były.
No dzisiaj pewnie w ciągu tam godziny czy dwóch się to wszystko jakoś skrystalizuje. W każdym razie, no nie wiem, jak się umawiać dzisiaj ze znajomymi na wieczór, czy się nie umawiać. No zobaczymy, okaże się. Siedząc w domu stwierdziłam, że jakoś chłodno mi jest, więc się ubrałam, jak głupia, w golfie, w dosyć ciepły płaszcz. Wyszłam i tak wyszło mocno słońce, że już podejrzewam, że będę zaraz przegrzana. No ale nic, już idę, nie chcę mi się wracać, idę, odbiorę Matyldę, odbiorę Klarę i pewnie pójdziemy jeszcze na chwilę do sklepu, a potem spacerkiem do domu. Dziewczyny odebrane, drobne zakupy zrobione. Spożywamy lody takie, o byle jakie, ze sklepu i idziemy do domu, nie, Misia? Tak. Chciałam czekoladę. Czekoladę masz? No i na dzień dobry, witają mnie tutaj BMW serii 6. Ale ładne koło. Zobaczcie, jakie spasowanie. Fiu, fiu, fiu. Te auta zapowiadają wysoki poziom tej imprezy. Przynajmniej na moje oko. Tutaj oczywiście E38. Przedliftowe. Na sznicerach. Tyle to wiem akurat. Kolor brązowy, zdaje się, że WB09. Wnętrze w takiej pikowanej, bentleyowej skórze. Tak się to z tyłu prezentuje. A tutaj mamy szósteczkę jeszcze z tyłu. Dobra rejestracja, jak widzicie. Mamy wieczór, posiedzieliśmy trochę w ogrodzie i na spontanie zaprosiliśmy trochę znajomych, parę osób przyjdzie. Paweł jeszcze pojechał załatwić jedną rzecz, ja teraz idę pod wiadę, tam już są nasi pierwsi goście. To dopiero będzie. Tylko ostrożnie! Aha. Za daleko nie pojadą. O, pojechali dalej, no, no, no. Nie, chyba się tam wciska.